Jesteśmy nad rzeką Morą. W tej chwili jest łowiony łosoś lub troć, tylko weszła w kamienie. No może ruszy. Widzisz jaka cwana weszła? Wiedziała jak się obronić. No i gdzieś tam stoi za kamieniem. No i ani rusz. No, nie wiem czy wyjdzie. Możliwe, że się już tam wypięła między kamieniami. Jeśli był taki opór, to niestety. Ale może ruszy. Ruszyła. Ale stoi we wodzie, czyli duża sztuka. No, nie może jej oderwać od... Nie może oderwać od dna. Widzicie, jakie tutaj są potężne ryby? No i co dalej? Nie ruszy jej. Ruszyła? A? Think it's in the tank? Aha. O, chyba ruszy. Mam nadzieję, że... O! Zagotowała. Jest tam. Jest. No, pięknie. No, walczy. Ciężko ją to wyciągnąć w tym prądzie. O, taki widok w Morum to jest rzadkość. Wczoraj złowiono jedną sztukę. Dzisiaj dopełnia jedną sztukę. Teraz jesteście świadkiem drugiej sztuki, która dzisiaj padnie. Ale pojechała daleko. Niestety, ciągnie w dół. Cały czas ucieka. No, chyba się nie zatrzyma. Podejrzewam, że to już koniec będzie. Musiałby biec tam wzdłuż brzegu. Jedyne wyjście tej sytuacji. No, ale jak tu biec? Szybko, trzeba odebrać. Trzeba odebrać wędkę. Moment. Dobra, trzymam sobie. Tak, przynajmniej przez moment. Miałem w ręce. Przez moment miałem rybę w ręce. Super. A? Ciężka sprawa. No, ale pojechała daleko. No, wyjechała już około 100 metrów. No, będzie się kończyć pewnie. Może trzeba biec jeszcze tu dalej. Nie wiem, czy tu przejdzie. Nie przejdzie. It was here. Nie przejdzie. The hook. No. Gone. Adios. I co? Adios? Yeah. No, niestety, jak widzą Państwo, poszła 100 metrów, aż tak daleko nie było szansy jej zatrzymać. Ale emocje były super. Crazy. Gratulations. Yeah, congratulations. I wanted to see it. Kontakt. Miły był kontakt. No, niestety, jak widzicie, jak zejdzie, to jest miejsce, gdzie miałem też moją życiową rybę. No i też musiałem się niestety pożegnać z tą rybą. Ale tak czy tak, gratuluję kontaktu z rybą. No, dziękujemy i idziemy łowić w takim razie.